Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witamy serdecznie. Z nami w studiu jest już gość. Dziś do studia zaprosiłem panią dr Teresę Kaczarowską, dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na jutro na godzinę 17 zaplanowano jubileuszowy 25. koncert noworoczny Gala 2015 pod patronatem starosty ciechanowskiego właśnie w Powiatowym Centrum Kultury. To już 25. koncert. Na pewno będzie to też czas na wspomnienia. Sądzę, że będzie na to czas. Tak, jest to nasze najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie na początku każdego roku. Jak pan wspomniał, w tym roku jubiluszowe organizujemy galę po raz 25 z bardzo szerokim programem, bo zawsze gala składa się z dwóch części. W tym roku w pierwszej części zaprezentujemy państwu koncert kolbergowski, a to z tego względu, że skończył się rok Kolberga, a Oskar Kolberg, wybitny etnograf, folklorysta, kompozytor, prowadził również badania na ziemi ciechanowskiej, zbierał utwory sztuki ludowej. W drugiej części zaprezentujemy doskonały spektakl w wykonaniu też naszych artystów. Będzie to jubileusz Antoniego Czechowa w wykonaniu Nowego Teatru dla Dorosłych Alternatywy 5. To będzie ten... Ta baza. Ale będzie się poza tym jeszcze dużo działo. No tak, chciałbym jeszcze zapytać o ten Fundusz Sztuka Młodych i wręczenie nagród Sukces Artystyczny roku 2014. Właśnie tak naprawdę gala się od tego zacznie, że już po raz czwarty wręczymy nasze statuetki Marii Konopnickiej, bo Centrum Kultury nosi imię tej poetki. Wręczymy statuetki Sukces Artystyczny Roku. I w tym roku będzie tych statuetek aż 7, bo są to nagrody za sukcesy ogólnopolskie. I pamiętam, 4 lata wręczyliśmy tylko jedną statuetkę, później ich było coraz więcej, a w tym roku jest ich aż 7. Także bardzo się cieszymy, że 2014 rok, miniony rok był bogaty w laury. Zacznijmy też tę galę wspomnieniami, dlatego że 25 lat temu Ciechanów był stolicą województwa i ta gala miała charakter większy. Przyjeżdżali artyści i z Działdowa, i z Płońska, i z Mławy, z Ciechanowa, Żuromina. Ale mam nadzieję, że powoli ten Ciechanów nasz będzie odgrywał taką rolę, jak wtedy. Właśnie, teraz troszeczkę wracamy do tego, że Ciechanów będzie stolicą subregionu i niestety, ja pamiętam, byłam na tej pierwszej gali, organizował ją były dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury Leonard Sobieraj oraz były dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej pan Stanisław Kujawa. A patronat honorowy objął wojewoda ciechanowski Andrzej Wojdyło. Niestety, ani pana wojewody już na tym świecie nie ma, ani pana dyrektora Kujawy, ale przybędzie Leonard Sobieraj z Płocka, który jest dyrektorem Muzeum Mazowieckiego w Płocku i troszeczkę powspominamy. Czyli będzie to taka kontynuacja. Będzie, kontynuacja tego. Myślę, że przypomnimy państwu, jak to się wtedy zaczynało. I oczywiście nie chcieliśmy nikogo obrazić, Ciechanów będzie odgrywał rolę, ale wszystkie miasta mają swoje domy kultury i również tam dużo się dzieje. Chciałbym o ten fundusz stypendialny jeszcze zapytać, ponieważ on też jest ciekawy i również wspomaga młodych artystów w ich twórczej pracy. Tak, organizatorzy właśnie 25 lat temu, organizatorzy gali, wymyślili Fundusz Sztuka Młodych, czyli ciechanowscy dziennikarze podczas godzinnego antraktu zbierają pieniądze, czyli dają cegiełki na Fundusz Sztuka Młodych, który później wspiera młodych, utalentowanych artystów z regionu. I bardzo dziękuję tutaj ciechanowskim dziennikarzom, że trwają z nami przez ćwierć wieku i w tym roku też podczas tej godzinnej gali będą chodzić z kubełkami, z puszkami i pieniążki zbierać. I ten fundusz później przeznaczamy, dzielimy właśnie na stypendia dla młodych artystów, którzy po prostu składają do nas wnioski. Bycie dziennikarzem to też służba i pewne obowiązki. Podczas antraktu będzie otwarta również wystawa. To jest też spore wydarzenie. Bardzo ciekawa postać, pan Stanisław Ostoja-Kotkowski, malarz, rzeźbiarz, scenograf, fotograf. No, człowiek naprawdę renesansu, zajmował się wieloma rzeczami. I tu będą dzieła prezentowane właśnie jego malarskie głównie. Tak, więc Stanisław Ostoja-Kotkowski jest sławnym twórcą polsko-australijskim i bardzo znanym w świecie. Natomiast w Polsce właściwie nie miał takiej
retrospektywnej wystawy. Jest związany z Przesniszem, stąd pomysł mój, bo ja współpracuję jako dyrektor Centrum Kultury z Przesniszem. Stąd pomysł, żeby Przesnisz, który był stolicą województwa, przepraszam, stolicą kulturalną Mazowsza w ubiegłym roku, zaprezentował nam swojego artystę. Stąd ta wystawa, którą zaprezentuję Państwu, wystawa malarstwa, przyjechała z Muzeum Historycznego, ale 12 prac dużych Ostoi Kotkowskiego, które zaprezentujemy, są własnością jego siostrzenicy, pani Liliany Adamczyk z Warszawy. Ostoja większość życia spędził w Australii. Ale Przesnisz jest dla niego ważny, ponieważ uczył się tam malarstwa, skończył gimnazjum, działał w ruchu oporu podczas II wojny światowej i Niemcy po prostu wywieźli go z transportem w 1945 roku. Tam trafił do niemieckiej strefy okupacyjnej. Już nie wrócił, wyjechał do Australii, tam tworzył, tam mieszkał. Ponieważ pozostał bezżenny i bezdzietny, więc właściwie poza tymi kilkunastoma pracami unikalnymi dzisiaj, które należą do jego siostrzenicy, tych prac nie ma. Jest jego archiwum, które przekazał Muzeum Narodowemu w Warszawie. Ja mam nadzieję, że ta nasza wystawa sprawi, że przypomnimy tego wielkiego artystę, który jest znany w świecie jako Ostoja, który przede wszystkim jest twórcą sztuki laserowej. On już w latach 60. zamienił pędzel na promienie laserowe i ilustrował nim światło, ilustrował muzykę. To on pierwszy z opery w Adelaide ilustrował koncert. No właśnie, to sposób tworzenia. Sposób tworzenia tak, to jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy i nam się dzisiaj te koncerty ilustrowane laserami wydają już normą. Natomiast pół wieku temu on był po prostu prekursorem. Dlatego pokażemy również na wernisażu dwa filmy o nim. Państwo, którzy będą chcieli przystanąć przy naszym telebimie, to mogą obejrzeć polski film telewizji polskiej i telewizji australijskiej. I tutaj na pewno będzie jeszcze okazja do tego, żeby porozmawiać o wybitnym artyście. Podsumowując, pani dyrektor, na już tak wszystko, jeszcze jest kilka biletów. Jeżeli są państwo chętni, żeby wziąć udział w tym bardzo dużym i ciekawym wydarzeniu, to mogą je państwo zapraszam kupować. Państwa serdecznie, bo poza tym bogatym programem kulturalnym, gala jest zawsze wydarzeniem towarzyskim. Przybywa do nas elita regionu, środowisko biznesowe, kultury, sztuki, przedstawiciele władz wszystkich szczebli. Można się na początku roku spotkać, przywitać, złożyć sobie życzenia. Także jest to nie tylko wydarzenie kulturalne, ale także towarzyskie z bankietem na parterze Centrum Kultury. Zapraszam Państwa serdecznie. Tak jest, w antrakcie na pewno można będzie się spotkać i porozmawiać. Ja tymczasem dziękuję Pani za przybycie do naszego studia. Moim i Państwa gościem była dr Teresa Kaczorowska, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Rozmawialiśmy o 25. gali koncert noworoczny, gala 2015, jubileuszowy, na który na pewno warto obserwować, warto być i warto później odwiedzić też wystawę, która będzie otwarta w galerii imienia Bolesława Biegasa. Przez cały miesiąc. Tak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiamy Państwa. Do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Gość poranka.